Cześć, moi drodzy. Piątek i brindza znowu jest straszna, dlatego że właściwie nowych telefonów jak na lekarstwo. Trochę tam coś tam było, ale niewiele, natomiast pogoda piękna, więc tym się cieszmy i radujmy. Teraz bo... to jest zimno, pic jest jak 150. Ale przynajmniej słonecznie i nie pada. Stałem w tej chwili, czekałem na Adama, aż mnie zbierze z ulicy i powiem szczerze, że zmarzłem troszeczkę, mimo tego, że jestem stosunkowo ciepło ubrany. Ale pogoda jest oczywiście śliczna. Tak, korzystajmy póki jest. Zacznijmy, słuchajcie, może od tego, czym żyje w tej chwili cały świat, czyli od koronawirusa i jak to się wiąże z mobilkami, no co to ma wspólnego, kurczę, ze smartfonami? Zdawałoby się, że nie, a jednak cholera, tak. I kurczę, ja mam poważne obawy, powiem szczerze, w ogóle co do tegorocznego MWC, kurczę, jak to będzie? Znaczy, do tej MWC wysłało w tej chwili, czyli właściwie to GSMA wysłało, bo GSMA jest organizatorem MWC targów, wysłało potwierdzenie, że targi odbędą się w terminie, gdyby były przesunięte albo cokolwiek. Nie, to chyba już by nam dali znać. Szaleli po prostu, dlatego że no, są hotele powynajmowane, są zabukowane bilety, właśnie, w związku z tym to jest strata ogromnych pieniędzy, no ale... No, bylibyśmy kawałek grosza w zasadzie nasza firma. Chińczycy, słuchajcie, zamykają mnóstwo rzeczy, zamykają między innymi linie dostawcze ze względu na to, żeby koronawirus się nie rozprzestrzeniał, żebyśmy oczywiście nie mieli zarazy na miarę. Może być tak, że ja myślę, że produkcja raczej nie stanie, natomiast no, mogą być, powiedzmy, jakieś zakłócenia przestoje tej produkcji. Na pewno. Przestoje w dostawach, w związku z tym w bardzo wielu miejscach na świecie Dokładnie. Nie będzie można po pierwsze dostać części do smartfonów, które produkują producenci różni, po drugie konkretnych smartfonów, których się zapasy skończą po prostu w niektórych krajach i nie będzie można dostarczyć nowych. Pierwsze informacje, które do mnie dotarły, które nie były pierwsze, ale one dotyczyły właśnie obecności producentów na MWC. Dotyczyło to ZTE, które zrezygnowało w tym roku z konferencji prasowej zupełnie, pisząc o tym, że nie chciałoby powodować dyskomfortu u swoich partnerów, u dziennikarzy, u organizatorów. W związku z tym cała delegacja ZTE, chyba 100-osobowa bodajże, zrezygnowano z przyjazdu. No, rozsądek po prostu przemówił. A skoro o ZTE mowa, to ja z tym, tylko że tak... ZTE będzie oczywiście tak, na targach. No, tylko, że nie będzie konferencji. Nie będzie konferencji prasowej i prawdopodobnie nie będzie indywidualnych spotkań, które co roku jednak no, się odbywały w ramach spora część Chińczyków po prostu nie przyjedzie. Myślę, że tutaj stoisko będzie obsługiwać, że tak powiem, europejska gałąź, czyli ci, którzy są po prostu na stałe w Europie i tyle. Ja tylko tak wtrącę od ZTE, bo akurat dzisiaj rano wyskoczyło, a w zasadzie wskoczyło, bo wskoczył nowy Axon na stronę ZTE. No tak, tylko słuchajcie, my go mamy od połowy stycznia, bo ZTE podawało w połowie stycznia jego specyfikacje. Tak, tyle, że no teraz jest oficjalnie, tyle, że nadal ceny nie podali, więc tak kronikarsko wspominamy, macie go podlinkowanego w opisie, możecie sobie obejrzeć. Po raz drugi pojawił się oficjalnie. Tak. Kontynuując kwestie Właśnie, związane z koronawirusem, LG zrezygnowało w ogóle z MWC, w ogóle na MWC LG nie będzie. Co prawda wczoraj jak rozmawiałem z kolegami z branży, to troszeczkę się podśmiewali, że może po prostu LG nie miało za bardzo co pokazać na MWC. Nie, no, kurczę. Ale wierzymy, że tutaj powody były bardzo poważne, znaczy, i bardzo istotne i jednak polegało tak, na tym, że nie chcieli jakby... Coś pokażą, bo był komunikat oficjalny, w którym mówi, że po prostu urządzą jakby osobną prezentację, tyle, że terminu nie podali. Tak, że plotki, że LG nie miałoby co pokazać na MWC, tak, są mocno przesadzone, naprawdę. Coś tam pokażą, wstydźcie tylko że się, później. Wstydźcie tak. się, koledzy. No. Ale to słuchajcie, jeszcze nie wszystko, bo pozamykały się sklepy firmowe w Szanghaju, na przykład Xiaomi i Samsung pozamykali sklepy. Zamknął sklep Apple, jeżeli dobrze pamiętam jeszcze. Premiery Mi 10 i Black Shark odbędą się najprawdopodobniej online, nie będzie wielkiej imprezy, nie będzie występów, nie będzie masy dziennikarzy zaproszonych. Także no cóż, no do 9 lutego Apple pozamykało biura centra kontaktowe, a Tesla jeszcze zamknął fabrykę w Szanghaju na razie. Sklepy stacjonarne Xiaomi właśnie, Samsung ma problemy z dostawami i też zamknął sklep w Szanghaju. Także pomór, moi drodzy, w branży, zresztą nie tylko w tej, bo pozostałe branże mają już tak samo. Skądinąd wiem, że na przykład jest problem z kartami graficznymi tak. różnych producentów i dostanie ich graniczy z cudem w Europie w tej chwili właśnie ze względu na koronawirusa i na to, że... Ale wiecie, co są też plusy? Ropa staniała, to może paliwo będzie tańsze. Dzisiaj w radiu mówili od rana. Ropa staniała. Tak, powiedziało radio, a radio, wiesz, no
Stary jest, ale chyba jeszcze nie kłamie. Mówisz, że tak. Ja ostatnio, słuchajcie, złapałem się na tym, że przeczytałem napis na drzwiach. Wejście od drugiej strony budynku i wszedłem od drugiej strony budynku, a drzwi, na której był ten napis, były otwarte. Także jak głupi uwierzyłem temu, co piszą. Słuchajcie, ludzie kłamią. Gazety, wszędzie, gdzie jest coś, wszyscy kłamią. Nie, poczekaj, ale my mówimy prawdę. Bo my się opieramy na faktach. No? Nie, no my też czasem bujamy, słuchajcie. To też była zaradocha, gdyby tak gadać tylko prawdę. Nie? Powinniśmy też bujać. Staramy się nie bujać. Jak mówimy, że opowiadamy plotki, to opowiadamy plotki. Jak mówimy, że coś jest przeciekiem, to jest przeciekiem. No tak. A jak mówimy o faktach, które są nam dostępne, to kurczę, są to fakty. A propos takiego bujania, bajania, serwis Maca Takara pokazał zdjęcia makiet iPhone'ów. O Jezu, jak śliczne, to wygląda. O Jezu. Nie, to jest akurat, słuchaj, według mnie totalny kit. One mi przypominają przody którychś iPhone'ów poprzednich, nie wiem, czy 11, czy 10. Chińczycy zrobili, ale jakiś taki wredny Chińczyk zrobił taki podróby. Po prostu. Zrobił podróby iPhone'ów i one wyglądały toczka w toczkę tak samo. Też białe obudowy wyłącznie, też wielkie nocze na górze i też właściwie tylko fronty pokazane. W związku z tym mówię, dwie generacje temu Chińczycy zrobili takie iPhone'y. Także możecie sobie, słuchajcie, zajrzeć, bo macie link w opisie, ale uprzedzam, że to, co zobaczycie, to już nie odzobaczyć. To są Japończycy, którzy są fanami, słuchajcie. Oni przekazują informacje na takiej zasadzie, że no dostali, tak? W związku z tym, czy znaleźli. W związku z tym pokazują. Natomiast ja bym jednak z dużą dozą ostrożności podchodził do tych makiet iPhone'owych, bo myślę, że Apple, wyrzucając coś takiego na rynek, strzeliłoby sobie, już nie wiem, w tej chwili w głowę, nie w stopy. Słuchaj, a może my sobie drukniemy coś na drukarce 3D i powiemy, że to prototyp. Mamy dostęp do drukarek 3D, moi drodzy. Także tak, polecamy. Mamy zaprzyjaźnioną firmę, która te rzeczy robi. Tak. Także dalibyśmy radę właściwie dowolny smartfon wydrukować. Kurczę, musimy kiedyś to zrobić. Musimy kiedyś koniecznie spróbować pokazać wam, tak. Dobrze, słuchajcie, spróbujmy dalej po rzeczach ciekawych. Właściwie powinniśmy o tym smartfonie jedynym właściwie, który się w tym tygodniu, właściwie dwa smartfony dwa, w tym tygodniu się dwa, ukazały, ale jeden. Naprawdę, no. Dlatego, że o Poco X2 mówiliśmy wam już i w zeszłym tygodniu, i wcześniej, że jest to idealna kopia Redmi K3. Nic nowego, nie będziemy mówili, zajrzyjcie sobie do katalogu. Właśnie, ja się tylko zastanawiam, po co im ten fon, bo no, mam poważne obawy, że ten model nie powtórzy sukcesu pierwszego Pocophona. Nie, na pewno bo, nie. No jest nie. Zbudowany według innej filozofii. Znaczy, to już nie jest flagowiec przebrany za budżetowca, tylko to jest po prostu taki budżetowy flagowiec. No mnie się ten smartfon nadal podoba. Ja będę chwalił design, bo jest bardzo ładnie wykonany. Rzeczywiście zadbali o to, żeby był inny od wszystkich smartfonów dostępnych na rynku. I to inny w sposób dla mnie estetyczny i dla mnie ładny. Tak, tak. Dlatego polecam obejrzenie. Specyfikacja też wbrew pozorom nie jest wcale zła. Nie, broń Boże, temu smartfonu fajne, nic nie brakuje, na pewno. Warto po prostu obejrzeć. Tyle, że to mówię, żadna nowość. Jak na pierwszy produkt marki, która właściwie startuje, bo Poco wystartowało w Indiach, jak pamiętacie, chyba mówiliśmy dwie tygodniówki temu, jako osobna marka, no to nie jest najszczęśliwszy pomysł, jeżeli się kopiuje po prostu inny brand i publikuje pod własną marką. Tak, submarka Xiaomi nie wiem, czy to ma wypuściła sens, po produkt submarki Xiaomi. Tak, dokładnie, bo Redmi to jest w najkrótszym podsumowaniu. Natomiast pokazał się drugi smartfonik i on jest troszkę mniej ciekawy. Ciekawy ze względu na to, że dysponuje najnowszym MediaTekiem. Nie co prawda high-endowym MediaTekiem, ale dysponuje Helio G70, który na rynku debiutuje w tym smartfonie. Jest to ciekawy budżetowiec, powiedzmy to wprost, i nawet ładny. Ładny, mi się podoba ten typ, takie fajne ma promienie. Ciekawy, jest ciekawy, a w ogóle powinniśmy powiedzieć, o czym mówimy. Mówimy o Realme C3, słuchajcie, który miał premierę w Indiach. I na razie ceny są w rupiach, jeżeli dobrze pamiętam, tak. chyba tylko. Ma bardzo fajną bateryjkę, dlatego że ma 5000 mAh i to jest no, na rynku coś, co jest warte grzechu. Natomiast jeżeli chodzi o samą specyfikację, nie jest to specyfikacja genialna. G70 jest niezłą jednostką. To jak na wysoki budżet, to jest bardzo dobry pomysł. Natomiast wyświetlaczy to jest tylko 6,5 cala i HD+, czyli 720, w tym wypadku na 1600. Ma dwie wersje w tej chwili z pamięcią 32 albo 64 flash i 3-4 giga RAM-u. Aparaty niestety wyglądają niespecjalnie, dlatego że z tyłu jest 12 plus 2,
do głębi mierzenia, zdaje się, że i tak, dobrze tak, pamiętam. Tak. A z przodu jest 5 megapikseli, także nie wiem, czy to jest warte grzechu, jeżeli ktoś oczekuje od smartfona, że będzie mu dobre zdjęcia robił. Natomiast ceny wyglądają tak, że Adaś przeliczał na złote, bez VAT-u przeliczał. Bez VAT-u przeliczałem na żywca. Bez VAT-u Adam przeliczał, także sobie trzeba VAT dorzucić. Tym razem 380 za tańszą wersję, 435 zł za droższą wersję plus VAT polski. I wtedy mniej więcej będziecie mieli pojęcie, ile by mogły te smartfony w Polsce kosztować. I to właściwie tyle, jeżeli chodzi o nowości. Cała reszta, słuchajcie, to jest wata, którą nam producenci, liksterzy i koledzy dziennikarze nawijają na uszy z krajów różnych. Zgadza się. Pierwsza rzecz, chyba jedna z tych najciekawszych w tym tygodniu, to wieści, doniesienia o tym, że Motorola Razr zaczęła trzeszczeć. Adaś pisał o tym, że właściwie każdy mechanizm, każda rzecz mechaniczna, część mechaniczna zaczyna prędzej czy później nawalać w ten sposób. Tak, no dokładnie, no nie jest tak. Tutaj Motorola być może powinna załączać jakąś tubkę smarowidła do tego, do zawiasu, żeby... Nie, może. Kurde, znaczy, nie, wiecie co, ja to zwalam na karb tego, że to są w zasadzie, no mowa o pierwszych egzemplarzach, tak naprawdę ja się spotkałem chyba raptem z dwoma czy trzema takimi doniesieniami, że hej, trzeszczy mi Motorola. I wiecie, no te telefony poszły raczej w ręce geeków, gadżetomaniaków, którzy chodzą z tymi telefonami, bawią się nimi, składają, rozkładają. Tak. Pokazują kumplom, tak. Pokazują znajomym. Tak. Czyli te telefony dostały po prostu w kość. Na dzień dobry. Poza tym fajnie jest, wiesz, fajnie jest donieść, że o, moja zaczęła trzeszczeć, tak. Bo to od razu budzi sensację. Od razu masz hajpa. A wiecie co, kurczę, mój testowy Galaxy Fold też trzeszczał i kompletnie mi to wisiało. Naprawdę. I to i tak jest genialny telefon. Ja go po prostu pokochałem i osią pierwszą. Nieważne. Trzeszczy, tyle jego, co se pohałasuje. Ważne, żeby działał i działał. I chyba w tej Motorola też o to chodzi. Znaczy ludzie narzekają, poniekąd mają rację, że smartfon, który tyle kosztuje, właściwie nie powinien mieć tego typu usterek. Zgadzam się z tym poniekąd. Natomiast trzeba pamiętać nadal o tym, nie usprawiedliwiam może producentów, ale trzeba pamiętać, że to są nowe technologie. To do tej pory nikt tego nie robił. No, zawiasy robili. Ale kurczę, ale jest tu ktoś, komu nie trzeszczy zawias od laptopa? Dzień dobry. No właśnie. Dobra. A czy słychać mojego? Słychać. Ale nie trzeszczy. No właśnie, no. Mojego nie słychać, mój z kolei ma luzy, więc hello, to jest normalne, to jest mechanizm, samochód tak samo się zużywa, po jakimś czasie wszystko stuka, wszystko puka, chyba że w ogłoszeniach, wtedy nic nie stuka, nic nie puka, nie? Nie chcecie, żeby trzeszczało, kupcie sobie normalnego smartfona. No dokładnie, to wam nie będzie trzeszczało. Będzie taniej, będzie miał lepszą specyfikację, to że nie będzie trzeszczało. A jak sobie kupicie takiego w gumowej obudowie, to nawet jak go nadepniecie, to nie zatrzeszczy. No a propos Motorola, nie wiem czy wiesz... Czekaj, zostałem jeszcze przez moment przy Razorze, dlatego że Ivan Blass pokazał... Aha, no to dalej. Ale dobra, mów, bo ja to pierdolę. Ivan Blass pokazał Motorola Razr w kolorze złotym, to znaczy według mnie to jest różowe złoto jakieś, nie? Chyba, bo to nie jest takie złote. Chyba tak światło padało może. Wiesz, no. Na moje wygląda... Nie jest to kiczowaty odcień złota, może tak. Na moje wygląda jak różowe złoto, czyli takie lekko ciemne, takie lekko brązowawe bardziej może. Natomiast poza tym Adaś jeszcze wynalazł w Orange'u, Orange obiecywał właściwie w tygodniu popremierowym, że tą cenę pokaże. No nie, w zasadzie pokaże. Na premierze było wiadomo, że będzie. Później. Znaczy tak, no słyszeliśmy o tym, że będzie 720 kosztowało. I ta cena, którą słyszeliśmy, też była dobra. To było nieoficjalne po prostu. No, natomiast w tej chwili wiemy, że w Orange'u, jeżeli chcecie kupić Motorola Razr bez umowy, to zapłacicie 7200 z umową, w zależności od tego, w jakiej wersji weźmiecie, no to będzie taniej albo drożej, tak trzeba spłacić, tak trzeba spłacić. No dokładnie. Na jedno wyjdzie, taniej wychodzi bez umowy, tak jak też na pierwszy rzut oka i na zdrowy chłopski rozum. No, czy można trochę poczekać, bo te bezumowne co prawda zejdą dosyć szybko, bo ich nie ma dużo. W związku z tym, jeżeli chcecie bez umowy, to raczej trzeba się... Ale wiecie co, ja nie przewiduję, żeby tam się kolejki ustawiały. Pod nie, za 7 tysięcy, naprawdę. Nawet jakby był nie wiadomo jak genialny, to z racji tej ceny, to no, jednak grono nabywców będzie, myślę, dosyć ograniczone. Kolejne przecieki dotyczące Moto G Stylus. Przeciek, słuchajcie, zawiera m.in. Snapdragona 665, 636 cala wyświetlacz, rozdzielczości Full HD+, 1080x2300,
Pamięć 4 GB RAM, 64/128 flesza, 4000 mAh, bateria 48 megapikseli. Mówię to tak szybko, dlatego że już raz o tym mówiliśmy tak. W zasadzie. Ja powtarzam, dlatego że się w tym tygodniu... Mówiliśmy też o Motorola Edge Plus i chyba już wiadomo, co to będzie. Zdaje się, że to będzie ten flagowiec Motorola, który jest zapowiadany, bo pojawiły się przecieki ze zdjęciami nawet frontu z mocno zagiętymi krawędziami ekranu i to jakby pasuje do nazwy. No i to będzie flagowiec z kwikości z topowym prockiem z 5G oczywiście, ale no wiadomo, to wszystko są ploty, także no... Znaczy, trzeba dodać, że G-Power pojawiła się na przykład w Geekbenchu ze Snapdragonem 665, 4 GB RAMu i Androidem 10. Czyli wracamy 10. do średniaku. Tyle tak, tyle wiadomo akurat na temat tego modelu i to jest rzecz w miarę pewna, dlatego że jeżeli w Geekbenchu coś się pojawia, tam specyfikacja jest mocno okrojona, bo właściwie wiele tylko RAM, nie powiedzą, tylko ale... procesor i ewentualnie wersja Android. Tak, serducho ale to wiadomo niemal na pewno, że to będzie w jednej z wersji. W jednej z wersji, bo uczyłam was po raz kolejny. Motorola jak wychodzi, to wychodzi w tylu wersjach. No właśnie, że diabli wiedzą, co tam w środku jest, nawet jak się tak samo nazywa. A odróżnić je ciężko, bo kurczę, każda ma własne oznaczenie. Tak, to prawda. Znaczy, nie. No to takie znaczy, skomplikowane, tam XT, coś tam się różnią jedną cyferką. Widzicie, jest taki problem. Do momentu, kiedy Motorola była Motorolą i była w rękach Motoroli, nie było kłopotu z różnicami tymi pomiędzy poszczególnymi wersjami. Motorola podawała dokładne oznaczenia. Motorola podawała w swoim serwisie deweloperskim również różnice w specyfikacji. W tej chwili od czasu do czasu różnice w specyfikacji tych Motoroli zdarzają się bardzo rzadko w FCC. Motorola pokazuje po prostu w modele, które się od siebie różnią, wypisuje czym się różnią. Najczęściej jednakowoż one są przeznaczone na rynek amerykański, w związku z tym różnią się częstotliwościami, czasem pamięcią, tak? Bo te wersje różne. I to jest oczywiste. Natomiast te, które wychodzą na wersje europejskie, mają tych różnic znacznie więcej i tutaj trudniej jest po prostu wyłapać, ponieważ Motorola nie tylko nie podaje w tej chwili w specyfikacjach oznaczeń tych smartfonów, tych jednoznacznych, literowo-cyfrowych, ale również właśnie nie podają tej różnicówki pomiędzy poszczególnymi wersjami. Także tyle na temat Motorola. Posmutnieli w tym tygodniu definitywnie prawdopodobnie fani BlackBerry, ponieważ TCL, które jest właścicielem marki na rynku mobilnym, ogłosiło, że kończą jakąkolwiek produkcję, wsparcie kończą w czerwcu bodajże 2022 roku. Do końca czerwca, bo to jest wsparcie dla modeli obecnych na rynku. Także cóż, powoli żegnamy pewną epokę, dlatego że BlackBerry chyba było ostatnią firmą z tych znanych, która tak mocno trzymała się smartfonów z klawiszkami fizycznymi. Tak, z tym, że no, tak naprawdę może jeszcze gdzieś BlackBerry się kiedyś odrodzi jako marka, bo to nie jest tak, że to koniec BlackBerry, umarło, nie ma i nie będzie, tylko po prostu TCL jakby kończy z tą marką. Także marka jest do wzięcia TCL po prostu kupił prawa do marki na rynku mobilnym. I te prawa w tej chwili wyekspirowały, czyli się skończyły, tak? Tak, się straciły ważność. Wyszły, prawa wyszły. Nie wchodźmy na temat polityczny. W każdym razie niestety nowych BlackBerry przynajmniej na razie nie będzie, chyba że jakiś inny Chińczyk skusi się na to, żeby markę podnieść, ale nie sądzę, patrząc na sprzedaż tych smartfonów. Cicho. Niestety boję się, że nikt nie podniesie tej rękawicy, co upadła na ziemię z plaskiem. Dwa projekty Meizu, prawdopodobnie Meizu 17, pojawiły się w sieci i są to rendery przedstawiające z tyłu taki poczwórny aparat na planie koła zrobiony, w środku jeszcze z dziurką, także nie do końca wiadomo, dlatego że to jest rysunek... Szkic. Szkic jest bardzo schematyczny, bez oznaczeń. Dwa rendery, które powstały, jeden z nich ma 5 aparatów, czyli w każdej dziurce aparat bez lampy błyskowej, natomiast drugi zakłada, że to w środku to będzie jednak lampa błyskowa. I to aż się prosi, żeby tak było. I prawdopodobnie tak. Jeden jest o tyle ciekawy, że ma bardzo fajny ten LED ring naokoło tego kółka, także to by właśnie zakładało, że lampa błyskowa. Mi się to, powiem szczerze, bardziej podoba, niż jedna dioda w środku. Tym bardziej, że on zdaje się również ma z przodu bardzo cieniutkie ramki i bardzo fajnie umieszczony również przedni aparat w tym wszystkim. Także jest to bardzo sympatyczne. I przy okazji, słuchajcie, tego projektu z poczwórnego aparatu wpisanego w koło, ja tam nawet chyba pisałem w artykule, że podobny do projektów Nokii i pojawiła się Nokia, z tym, że Nokia się pojawiła już na zdjęciach, nieoficjalna, w
o kryptonimie Kapitan Ameryka, zdaje się, tak jest, takim firmowym. I szacuje się, że to będzie 5.2, pokazał ją Blas, jeżeli dobrze pamiętam. Kurczę, nie pamiętam kto, ale ktoś wydaje tam mi się, że Emix pokazał w tym tygodniu. I ona również ma właśnie takie cztery aparaty i w środku ma diodę, tylko że ta dioda jest podwójna, taka lekko podłużna, w związku z tym różni się troszeczkę projektem. No to źle nie. Niemniej jest podobny. Jak lubicie dużo otworków. A skoro już o kółkach mówimy, to OnePlus też pokazał ciekawą koncepcję, znów z motywem kółeczka. Chowane aparaty, tak? A, tak, ale no, sorry, dla mnie to jest nonsens. To znaczy, chowane aparaty o tyle, słuchajcie, nie mają sensu, że nawet jeżeli w tej chwili aparaty wystają ponad powierzchnię tylną plecków, to będą wystawać. Tak. Ostatnio miałem komentarz, że smartfon fajny, ale aparaty wystają ponad placki. I zacząłem się zastanawiać, kurde, ale dlaczego? Czy on placki ziemniaczane jadł? I mierzył grubość tego, komentujący. Ale nie, dopiero wpadłem później na to, że mu chodziło o to, że aparat ponad plecki wystaje z tyłu i tylko mu automatyczna pisownia. Dobrze, że mu się kutka prawda nie pokazała, bo też kiedyś miałem w komentarzach kutkę na ekranie. Kutkę. Nie, bardzo, bardzo lubię takie komentarze z automatycznym poprawiaczem pisowni, dlatego, że bywają niezwykle zabawne. W każdym razie, wracając do tematu, w tej chwili nawet jeżeli aparaty wystają, to one zazwyczaj jednak są pokryte, chyba że, nie wiem, bardzo taniego Chińczyka kupicie, pokryte są szkłem, które jest odporne na zarysowania, w związku z tym dosyć trudno jest zarysować. Nadal jest to możliwe oczywiście. Ale no, jak się postaracie, ale to stosunkowo trudno. I drzwiami obrotowymi możecie trzasnąć, nie? Tak. No kogoś w pysk na przykład. Da się. W każdym razie OnePlus wymyślił, że te aparaty można rzeczywiście chować. Nie wiem, czy to jest zły, czy dobry pomysł. Może rzeczywiście ma to jakiś sens. W każdym razie opatentowali i mają. Nie ma to sensu, bo tam jest pokrywa, pod którą się będzie dostawał brud. Musisz poczekać, aż to się otworzy. To nie jest niby ułamek sekundy, ale zawsze. Poza tym jest to kolejna rzecz, która się może popsuć. To wracamy znowu do tego mechanizmu. Tak, to za jakiś czas zacznie trzeszczeć, stukać, czy tam cokolwiek innego robić. Co prawda, tego typu, nauczyli nas producenci chińscy, że tego typu mechanizmy, czy to jest płetwa wysuwana z przednią kamerką, czy to jest przednia kamerka wysuwana do góry, czy jakieś inne, i że to jest stosunkowo trwałe, oni pokazują, rzeczywiście powinno dużo wytrzymać. Niemniej nadal jesteśmy sceptyczni co do mechanicznych mechanizmów. Czy to jest mechanizm przedniej kamerki wysuwanej, czy to miałby być mechanizm rzeczywiście zasłaniający aparaty? Mechaniczne mechanizmy są bez sensu. Tak, mechaniczne mechanizmy. Nie, tak w ogóle to są fajne, bo jedziemy takim mechanicznym mechanizmem na przykład. Natomiast w niektórych miejscach nie są konieczne po prostu. Dokładnie. No po co dodawać coś, co się może popsuć, kiedy można nie dodać. Dokładnie. Tak. Smartfon i tak jest bardzo skomplikowanym urządzeniem w związku z tym. No. Nubia Red Magic 5G. Oj, tak. To jest trzeci telefon, o którym właściwie powinniśmy powiedzieć, aż też na razie wszystko no, jest nieoficjalne. No właśnie, no niby było oficjalne, ale się okazało, że nieoficjalne. Najpierw zacznijmy jeszcze raz od tego, co na giełdzie. Na giełdzie OLED 6,65 cala, Snapdragon 865, 12 giga pamięci LPDDR5, tak to jest, nie w pigmuchał. Chłodzenie powietrzem. Ty, słuchaj, wszystkie smartfony są chłodzone powietrzem. No tak, tylko niektóre może bardziej. Okej. Okay. 64 megapikseli z tyłu na pewno. Znaczy na pewno. Na pewno w przecieku. O, tak. I mamy pewien problem, dlatego że mamy problem z ładowaniem. Może 55, może 80, może 100 Hz. Tak, mówiliśmy o tym ładowaniu tydzień temu. Że niby Nifei tam pokazał, czyli szefu wszystkich szefów w Nubii, pokazał, że ma 80 watów. No. Watów, tak. Dobra, zdziwiłem się, ale okej, dobra, może i tak zrobili. To się będzie grzał i tak dalej. Po czym się okazało, że jednak nie, no na giełdzie jest 55, a potem tenże sam Nifei pyta ludzi, co byście chcieli, czy większą baterię i słabsze ładowanie, czy dużą baterię i dość mocne ładowanie, czy może mega szybkie ładowanie, ale mniejszą baterię. Znacie dowcip, a może poszli do lasu? Nie będę dowcipów opowiadał. O Nubii mówimy w tej chwili. Więc z tym ładowaniem to będzie szybkie i będzie spora bateria. Jak szybkie, jak spora, to się dowiemy w momencie premiery. No i będziecie zadowoleni w każdym razie. Tak, no a i tak wszyscy skrytykują, że bateria mogłaby być większa, ładowanie mogłoby być szybsze. Bo... Znaczy ja bym wolał 5000 mAh, jakby było te 50... Ja też. To by wystarczyło. ...watów i byłoby zupełnie spokojnie, bo to by się ładowało stosunkowo szybko. Otóż bateria by wystarczyła na dosyć długo, chociaż przy takim telefonie to żadna bateria nie wystarcza na dosyć długo. Zależy, jak się telefonu używa. 5000 mAh jest lepsze od 4 czy od 4500. A my jesteśmy tego najlepszym przykładem. Jacek ładuje telefon co kilka dni, a ja ładuję co kilka godzin. I tyle.
Więc kwestia użytkowania telefonu i sposobu podejścia Adam, do tego. Adam chłodzi powietrzem, odkurzacz włącza, jak włącza telefon w domu. Nie, mój jest tak dobry, że ja go nie muszę chłodzić, nie? Ma taki specjalny odkurzacz pod USB podłączany, żeby mu chłodził. Wiadomo jakiej marki. Najlepsze. Te, które są. Tak, ale niektóre są bardziej. Niektóre są bardziej. Co tam jeszcze masz? Wróćmy do newsu. Słuchajcie, mam Snapdragona, który pokazał nagrania 8K ze smartfona. Ojej! I przyznam wam szczerze, nie wpisałem Samsungom S20 rzeczywiście nagrywania 8K, bo pomyślałem, Jezu, co za producent by się na to skusił. Drenaż straszliwy baterii, jakość niespecjalna, nie ma na czym obejrzeć, bo nie ma dużych ekranów. Przepraszam, są Samsung oczywiście, ma 8K. Obyś się nie zdziwił w przyszłym tygodniu. No nie no, ale co, myślisz, że mi sprezentują? Nie, myślę, bardzo że... Bardzo bym się zdziwił, gdyby Samsung sprezentował mi telewizor za dużo, 8K. A to nie, to ja też chętnie przyjmę, ale ja bym tutaj nie, że tak powiem, nie zakładał, że na pewno tego nie będzie. Nie wiem, czy będzie, ale kurczę, ale było w tylu plotach, że... daleki od zakładania, czy poza tym, słuchaj, jak Snapdragon pokazał taki klip, to myślę, że nie bez powodu go pokazał akurat teraz. Dlatego, zobaczymy. O tym wspominam, że to jest jedna z tych rzeczy, które przekonują mnie do tego, że być może na MWC, między innymi Samsung, a być może Samsung Solo, pokaże rzeczywiście smartfony, które będą z tyłu. Dowiemy się, słuchajcie, już w przyszłym tygodniu, bo ja tylko tak przypomnę, a że w przyszły wtorek, dobrze mówię, 11, jest premiera tychże Samsungów, więc sprawa się w przyszłym tygodniu wyjaśni, będziemy już wiedzieć, za tydzień to wam powiem. Nie 12? 11. 11. Adam wie lepiej, bo ty będzie. Ty jesteś. Tak? Będzie materiał, serdecznie was zapraszam, także będę tam na miejscu i wszystko wam pokażę. Patrzę, o Takarę zaliczyliśmy, po co Komufona też zaliczyliśmy, Snapdragona i OnePlusa zaliczyliśmy, Nubia Red Magic, został ruski kawiar, moi drodzy. Kawior? A szampana masz? Nie śmiej się, kawiar to jest bardzo ładna nazwa. Ja wiem. Kawiar jest bardzo ładną nazwą, dopiero co kupiłem kolejnego kawiara, ponieważ ja kupuję tylko kawiary, ale nie smartfony, tylko dyski twarde. I polecam, zdecydowanie. Mm-hmm. Co prawda warto się dowiadywać co serie, które są najbardziej padliwe, natomiast w tej chwili kawiary są moimi ulubionymi dyskami, po prostu. Ruski kawiar, słuchajcie, ma prawa do tego, żeby opakowywać różne smartfony w różne opakowania i między innymi wzięli się za opakowywanie iPhone'ów od pewnego czasu i opakowali iPhone'a 11 Pro na wzór Tesli Cybertrucka, tak? No na styl, tak. W każdym razie opakowali go w tytan, mało tego, że go opakowali w tytan, to jeszcze mu dali klapkę dodatkową, żeby i wyświetlacz był opakowany w tytan. Fajnie, wyjątkowo dosyć to wygląda, czy jest fajne, to jest... Nie banalnie, chyba to jest dobre określenie. Nie banalnie. Tytan na szczęście nie jest bardzo ciężki, chociaż jest trwały, w związku z tym jest nadzieja, że ten telefon jak się włoży do kieszeni, to nie urwie kieszeni. Chociaż z drugiej strony może urwać kieszeń, dlatego że, słuchajcie, ceny rozpoczynają się od 15 860 baksów. Wyprodukowali 99 sztuk, także jeżeli chcielibyście, spieszli się z zamówieniem, bo może nie wystarczyć. Druga rzecz, którą kawiar zrobił, to zaczęli już, pomimo tego, że smartfona nie ma jeszcze tak naprawdę, przerabiać Samsunga Galaxy Z Flip. Zrobili trzy wersje. Najtańsza ma być, zdaje się, na okładce z Jokerem albo z Harley Quinn. To jest mój faworyt. To jest Jokerem po prostu. Strasznie wygląda po prostu. To jest najtańsza wersja, ma kosztować 5200 baksów. Z kolei wersja z włóknem węglowym i z tytanem ma kosztować 5700, a pokryty złotem ma kosztować 6000. No to nie jest cały pokryty, bo tylko przód i tył i tylko pokryty, To bieda jakaś, to za mało ostentacyjne. Jeszcze pewnie ekran pokryć złotem. Znaczy, mnie się podobają rzeczywiście obudowy tytanowe. Jeżeli ktoś potrzebuje, albo potrzebuje mieć takie przeświadczenie, że ma niezwykle trwałe... Jak się ktoś chce wyróżnić, to jest naprawdę mega fajne, a nie jest odpustowe. Natomiast te złote, obudowa tytanowa nie jest ładna, dlatego że tytan sam w sobie nie jest metalem, który jest śliczny. Jego się nie robi na wysoki połysk, on ma szary kolor. Przypomina tak naprawdę nieco w utlenione aluminium. Tak, ale z daleka widać, że to jest tytan i widać, że biedy nie ma. Tak, to znaczy... A przy okazji jest to bardzo lekkie, bo tytan jest bardzo lekki. Jest hipoalergiczny, bo to jest też jedna z zalet tytanu. To jest taki rodzaj metalu, który powoduje, że człowiek ma komfort wewnętrzny, tak? Że ma coś tytanowego. To jest takie
Bo ludzie nie zauważą najczęściej na zewnątrz, natomiast kto ma zauważyć, to zauważy. Ta obudowa jest tak modelowana, że tego nie sposób nie zauważyć. A kto się nie zna, to powie, że masz brzydki telefon z utlenionego amelinum, tak, którego nie pomalujesz. Z utlenionego amelinum. No ale wiesz, no umówmy się, że jak dla własnego samopoczucia, to ja jednak bym wolał wersję złotą, bo wtedy bym wiedział, że jestem jednak trochę bogatszy, bo jednak sobie mogłem pozwolić. No czego trąbisz? Ty nie wiem jak i nie powiem. Lubię, w Łodzi ludzie lubią trąbić. Ale nie jesteśmy we Włoszech, choroba. Ja też lubię zatrąbić, a teraz to trąbił bez sensu. W Barcelonie, co roku w Barcelonie trąbienie po prostu jest wyjątkowe zupełnie, bo tam ludzie często służbowy, taksonów, no tak. I często mają poobtukiwane samochody z różnych stron. W zasadzie zazwyczaj mają poobtukiwane, tak, ja bym powiedział, bo to że często to... Mamy piękne słońce, pięknie się do was uśmiechamy gębami szczerbatymi. Bardzo was coś jeszcze chciałeś? Tak, wiesz co, małą prywatę, bo kurczę, w zeszłym tygodniu zapomniałem to zrobić, bo widzieliśmy się na premierze Motorola. Chciałeś mi życzenia złożyć? Nie, chciałem pozdrowić kolejny raz kolegę Pawła, znanego jako psychofan Motorola, sam się tak określa, który o mały włos by był dzisiaj z nami na tylnym siedzeniu. O, naprawdę. Tak, bo był wczoraj w Łodzi. No, niestety za późno żeśmy się porozumieli w tej sprawie, ale uzyskałem od niego bilicę, że kiedyś nas nawiedzi na tylnym fotelu, także będzie fajnie. Serdecznie kolegę pozdrawiamy. No i zapraszamy, jakby ktoś się chciał do nas dosiąść, to tylna kanapa jest zawsze wolna. Zawsze możecie się do nas zgłosić i zawołać w Łodzi, podjedziemy do was, nawet jeżeli będzie gdzieś w okolicach centrum. Nawet na fabrycznie. Nie ma sprawy. Do was podjedziemy. Jeżeli będzie trzeba. No, poczujecie się jak w filmie Jestem Legendą. Mało tego, słuchajcie, że jeżeli rzeczywiście ktoś się zgłosi i będzie miał ochotę, jesteśmy w stanie właściwie dopasować nawet porę dnia prawdopodobnie w piątek, dlatego że piątek mamy na tyle luźny w redakcji, że właściwie dali by. Ty nie mów, że taki luźny mamy, bo nam kurczę dołożą coś. Znaczy nie, no jak są premiery, nie mamy luźnego. Poza tym wiesz, no, my mamy luźny w obrębie tygodniówki. Kurczę, tygodniówkę możemy sobie luźno poprzedłużyć. Taka nowa tradycja, luźne piątki. Ja może podziękuję. Luźne gadki w luźne piątki. Ja może podziękuję. Ja kończę 50 lat niedługo w związku z tym. Do wszystkiego najlepszego. Nie, a to jeszcze rok. I wyrażę współczucie. Możesz jeszcze... Aha, spoko, dobra. Możecie mnie składać jeszcze życzenia. Jeszcze nie mam 50. Trzymajcie się. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. Miłego weekendu. Cześć. Do następnego.